gdzie możemy się wspólnie spotkać i pomieniać poglądy na temat, który nas wszystkich wspólnie razem tutaj łączy. Cieszymy się niezmiernie, że ta konferencja dochodzi do skutku, ponieważ pozwala ona nam wszystkim wspólnie razem zastanowić się nad tym, jak tą historię, tak pan dyrektor powiedział, przekazywać, szczególnie młodemu pokoleniu, aby ona była trafiała do nich i zarazem była rzeczowa. 8 lat temu w gminie Ostrów postanowiliśmy, że należy w jakiś sposób pokazać historię, która wiąże się z naszym terenem. Miejscowość Blizna, gdzie był sprojektowany poligon, gdzie były prowadzone próby z rakietami V2, to teren, który w tym czasie był dziewiczy. Postanowiliśmy jako samorząd, że swoje siły skierujemy ku temu, aby młode pokolenie mogło wiedzieć, jaka historia tam się odbywała. Obok naszej miejscowości Blizna zlokalizowany jest również obóz w Pustkowie, gdzie zginęło ponad 15 tysięcy ludzi, gdzie był wydzielony taki rewir, który pracował właśnie na rzecz poligonu Blizna i to wszystko wspólnie razem połączone w jedną całość dawało nam ten właściwy obraz. I w tym 2007 roku podjęliśmy inicjatywę pracy, szukaliśmy rozwiązań, skąd można wziąć środki finansowe i udało się. Dzięki pomocy wielu osób, wielu ludzi, w tej chwili możemy się szczycić, że od 4 lat funkcjonuje Park Historyczny Blizna. Ale żeby się to ziściło, to co się stało w 2010 roku, musieliśmy przejść długą drogę, dojść do tego celu, który się właśnie w 2010 ziści. A więc rozpoczęliśmy prace związane z nawiązaniem współpracy z wieloma instytucjami, między innymi umowa partnerska z gminą Peneminder, gdzie te próby były prowadzone o wiele, wiele wcześniej. Następnie Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. No i oczywiście środki zewnętrzne w formie regionalnego programu operacyjnego, które spowodowały, że to, co zaprojektowaliśmy, park historyczny, czyli taka blizna w pigułce w cudzysłowie, można było zrealizować. Nasz pomysł i zamysł był taki, aby odzwierciedlić jakby plan blizny z czasów II wojny światowej, tak jak wskazywały to zdjęcia lotnicze. I myślę, że na tej powierzchni około 1,5 hektara udało nam się to zrealizować. Udało nam się pokazać te wszystkie elementy w formie makiet, w formie różnego rodzaju inscenizacji, jak również elementów, które udało się pozyskać z różnych zbiorów i prywatnych, ale również i kolekcjonerskich, po to, aby pokazać cały zakres tych budowli, jak również i elementów, które są z tym związane. I dzięki tej współpracy wielu środowisk, tak powiedziałem, za ponad 2 miliony złotych udało się zrealizować w 2010 roku Park Historyczny w Bliźnie, który od tego czasu funkcjonuje. Od tego czasu cały czas staramy się go poszerzać, jego walory, tak, jeśli chodzi o ilość eksponatów, jak również i o tą otoczkę. Obok Parku Historycznego w Bliźnie zlokalizowany jest budynek wygaszonej szkoły podstawowej, w której zlokalizowaliśmy takie mini muzeum Izby Pamięci, gdzie chcemy prowadzić zielone lekcje historii. Zielone lekcje historii dla, szczególnie jak podkreślam, młodych ludzi, aby przez tą właśnie taką symbiozę z historią, przez pokazywanie wielkich postaci, które tam walczyły, które tam funkcjonowały, jak również współpracy z innymi instytucjami, aby uczyły się tej historii na bieżąco. Mam nadzieję, że ten pomysł, który rozpoczęliśmy, to było takie powiedzenie sobie A, chcemy mówić kolejne B i C, aby zrobić kolejne kroki, kolejne pomysły, chcemy wyjść z naszym projektem na zewnątrz, aby z tego parku skierować się różnymi ścieżkami pieszo-rowerowymi w teren tam, gdzie są zlokalizowane te pozostałości po różnego rodzaju budowlach, umocnieniach, wyrzutniach, tak aby można było właśnie ten szlak jeszcze mocniej wzmocnić. Cieszę się niezmiernie, że możemy tu z Państwem dzisiaj być, że moi koledzy będą mogli Państwu przedstawić i od strony historycznej, ale również i od tej strony takiej czysto technicznej nasze instalacje, nasz park historyczny. Natomiast poddaję taką tutaj w tym miejscu myśl, aby te środowiska, które dzisiaj tutaj są na tej sali, aby wspólnie razem stworzyć taką wielką rodzinę. Rodzinę miejsc i osób, które są związane z bronią V1, V2, aby nawzajem można było się wspierać i nawzajem promować, aby te miejsca nie pozostały zapomniane, aby ludzie, którzy tam walczyli, którzy oddali życie, czy to partyzanci, czy to żołnierze Armii Krajowej, czy to leśnicy, kolejarze, czy zwykli ludzie, którzy się narażali, aby pamięć o nich pozostała. Chcemy w tym roku we wrześniu oddać obelisk, który będzie upamiętnieniem tych ludzi. Jest rocznica, 70. rocznica wyzwolenia tego obozu, a więc będzie szansa, aby w takim właśnie miejscu, w sposób właściwy i godny tym ludziom oddać cześć. Jeszcze raz dziękuję Państwu za zaproszenie na tę konferencję. Pozwolicie Państwo, że na zakończenie tej konferencji zaprezentuję taki krótki filmik, który pokazuje, że
też pokazujemy to w formie bardziej takiej lekkiej. Tworzymy tam różnego rodzaju inscenizacje, różnego rodzaju pikniki. W tym roku również 3 sierpnia taki piąty już zlot militarny organizujemy w tym miejscu, po to właśnie, aby te środowiska kolekcjonerskie, środowiska modelarskie, ale również historyczne mogły się tam spotkać, aby można było właśnie wspólnie razem w formie zabawowej również przekazać młodym ludziom, naszym dzieciom, ale nie tylko, tą wiedzę na temat tego miejsca. Serdecznie panie dyrektorze dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że to, co pan dyrektor powiedział, a że ta dzisiejsza konferencja spowoduje, że powstanie publikacja, która będzie nas wszystkich w tym miejscu jednoczyć. I tak jak powiedziałem, cieszę się niezmiernie, że będziemy mogli współpracować z Państwem Muzeum, jak również ze środowiskami w różnych miejscach kraju, bo to jest ważne, aby nawzajem o tych bardzo istotnych miejscach wspólnie razem mówić. Dziękuję bardzo.